Unia chce zabrać nam budżet. Z tego powodu wkurzył się Morawiecki i nie wziął udziału w szczycie. Kolejne sklepy otwierają się w niedzielę. Dziwna informacja z Warszawy. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Zanim zaczniemy, chciałbym was poinformować, że właśnie godzinę temu dokładnie na nasz drugi kanał z sondami ulicznymi Co Mówią weszła najnowsza sonda, gdzie zapytaliśmy Polaków o to, co myślą o niedzielach niehandlowych. Czy niedziela ich zdaniem powinny być czynne sklepy, czy w niedzielę powinny być nieczynne? Czy pracownicy powinni mieć wolne, czy może jednak nie? I na jakich zasadach, jeśli już mieliby pracować? Czy powinni dostawać za to więcej? Czy powinny być obowiązkowe dla nich, czy tylko dobrowolne? I tak dalej, i tak dalej. Wypowiedzi były naprawdę ciekawe. Można z nich serio sporo wyciągnąć wniosków. Nie była to taka typowo śmieszkowa sonda, tylko faktycznie taka dość merytoryczna. Sami zobaczcie mały fragment. Zakazu jako takiego nie powinno być. Znaczy zakaz powinien być dla pracowników. Znaczy to jest po prostu wolny wybór, nie? Że właściciel nie chce, to stoi, a pracownik, jeżeli chce mu pomóc, to też niech stoi. Tylko że nie ma odgórnie narzuconego. Czy wychodzi się w niedzielę do szkoły? Nie. A chcielibyście chodzić? Nie. Zatem co? Polecam wam bardzo serdecznie, tutaj jest link do tej sondy, koniecznie kliknijcie i generalnie zasubskrybujcie kanał Co Mówią. Bo wiem, że wielu z was jeszcze nie zasubskrybowało. Oglądacie bez subskrypcji? Jak to tak? To w ogóle niekulturalne jest. Proszę wejść i zasubskrybować. Nie po to robimy dla was sondy co piątek o godzinie 17, żebyście nie subskrybowali. Zapraszam. Możecie jeszcze naprawić ten błąd. Dzięki serdeczne. Zatem tutaj odłóżcie sobie ten film na zakładkę obok. Tuż po tym materiale możecie sobie go obejrzeć. A teraz lecimy z pierwszym tematem. Natomiast nie zgadzam się z tym, przynajmniej na początku pojawiającym się zainteresowaniem i czasami protestami. Ciąg dalszy sprawy kopalni Turów. Komisja Europejska odniosła się do kwestii kary dla Polski za kontynuowanie wydobycia w Turowie. Jeżeli TSUE nakłada karę finansową na państwo członkowskie, a płatność nie zostanie dokonana, karę finansową należy odzyskać poprzez potrącenie z płatności należnych danemu państwu członkowskiemu, przekazały w czwartek służby prasowe Komisji Europejskiej. Nie wiadomo jednak, czy w sytuacji Polski chodzi o fundusz odbudowy, ani po jakim czasie zostałoby uruchomione takie rozwiązanie. Biorąc pod uwagę, że Polska nie zastosowała się do tego postanowienia w przedmiocie środka tymczasowego, w dniu 20 września 2021 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał Polsce zapłacić dzienną karę pieniężną w wysokości 500 tysięcy euro za nieprzestrzeganie tego postanowienia. Zarządzenia Trybunału o środkach tymczasowych są wiążące. Polska musi zapewnić niezwłoczną realizację przez natychmiastowe zaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. Postanowienie Trybunału obowiązuje do czasu wydania przez niego wyroku w postępowaniu głównym, przekazała Komisja Europejska. Komisja wskazała też, że w przypadku, gdy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrokiem lub postanowieniem nakłada kary finansowe na państwo członkowskie, państwo to ma obowiązek wpłacić odpowiednią kwotę Komisji do budżetu Unii Europejskiej. W praktyce odbywa się to poprzez wezwanie Komisji do zapłaty wobec państwa członkowskiego. Jeżeli płatność nie zostanie dokonana w ustalonym terminie i po umożliwieniu państwu członkowskiemu złożenia wyjaśnień, karę finansową należy odzyskać poprzez potrącenie z płatności należnych danemu państwu członkowskiemu, przekazały służby Komisji Europejskiej. Komisja nie podała jednak, co rozumie jako ustalony termin. Komisja dodała, że będzie ściśle monitorować przestrzeganie nakazu z dnia 21 maja 2021 roku przez Polskę i w przypadku dalszego naruszenia będzie kontynuować wezwania do zapłaty do czasu wykonania nakazu. Ze względu na niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów, Polska została w poniedziałek zobowiązana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej kary pieniężnej w wysokości aż 500 tysięcy euro dziennie. Muszą zapłacić związek. Jeśli nie zapłacą, to zobaczymy, poinformował we wtorek rzecznik Komisji Europejskiej Erik Mamer, pytany na konferencji w Brukseli o tę decyzję TSUE. Pytanie, czy Trybunały Konstytucyjne mogą orzekać w sprawie zakresu powierzenia kompetencji? Znaczy, no wiecie, zaprzestanie wydobycia jest w praktyce niemożliwe. My produkujemy prąd z tego węgla. Zamknięcie kopalni oznacza zamknięcie elektrowni, a kompleks Turów
dostarcza około 7% krajowej produkcji energii elektrycznej, co pokrywa potrzeby około 3 milionów 200 tysięcy gospodarstw domowych. To jest całkowicie nierealne, żebyśmy zamknęli te kopalnie. Ona jest niezbędna w poprawnym funkcjonowaniu kraju. Nie może być tak, że nagle byśmy z takiej produkcji zrezygnowali. Musielibyśmy wtedy sprowadzać prąd od innych państw. Jeszcze o tyle dobrze, że jesteśmy podłączeni do europejskiej sieci energetycznej, przez co nie doszłoby pewnie do braku prądu, ale chciałbym przypomnieć, że zbliża się zima. Temperatury odczuwalne już teraz spadły. Niedługo będzie mega zwiększone zapotrzebowanie na prąd nie tylko u nas, ale w całej Europie. Zamknięcie produkcji 7% energii w całej Polsce to będzie cios nie tylko dla nas, ale dla wszystkich. Warto tu przywołać, co się działo ostatniej zimy. Energii z turbin wiatrowych nie starczyło podczas tak ostrych zim jak ostatnia i kraj był zmuszony kupować brudny prąd z Polski. Dlatego to też nie jest tak, że konsekwencje są tylko dla nas. Konsekwencje będą dla całej Europy. Ale wiadomo, że tu nie chodzi o to, żebyśmy wygasali elektrownie. To jest ostatnia rzecz, o której mówi Unia Europejska. Tu chodzi o to, żeby nam pokazać, co oni zrobić nam mogą. W tym momencie jesteśmy atakowani z tak wielu frontów, że aż ciężko się połapać. Praworządność, sądy, Turów. Teraz jeszcze doszło do tego UKE. No także dzieje się, ale do dalszej części tego podsumowania zapraszam w następnym newsie, który jest bezpośrednio z tym związany. Zapraszam. Dlaczego premier Morawiecki nie pojechał na szczyt demograficzny w Budapeszcie? Spór o Turów. Morawiecki rezygnuje z udziału ze szczytu w Budapeszcie. Powodem obecność Babisa. Potwierdzają się informacje Wirtualnej Polski. Premier Mateusz Morawiecki zawiesza rozmowy na najwyższym szczeblu z premierem Czech Andriejem Babisem. To pierwszy tak istotny sygnał ze strony polskiego rządu, który nie zgadza się na żądania Czech w sprawie Turowa i odrzuca decyzję TSUE w tej sprawie. Jak poinformował nieoficjalnie portal wpolityce.pl, dobrze zorientowany w rządowych decyzjach, premier Mateusz Morawiecki odwołał podróż na szczyt demograficzny w Budapeszcie, w którym weźmie udział premier Czech. Szczyt rozpoczął się w czwartek 23 września. Polskę reprezentuje na nim minister Marlene Maląg. Mimo że udział w tym wydarzeniu planował także premier Mateusz Morawiecki. Odwołanie podróży przez szefa polskiego rządu to sygnał do Czechów w sprawie sporu o kopalnię Turów, napisał portal w Polityce. Jak wynika z naszych rozmów, rząd podjął ostateczną decyzję, by nie wykonywać wyroku TSUE i nie zamykać kopalni Turów. To jest definitywna decyzja z naszej strony. Mamy tu twarde stanowisko i stać nas na poniesienie finansowych kosztów tych absurdalnych i niesprawiedliwych względem obywateli Polski żądań, mówi ważny przedstawiciel rządu Mateusza Morawieckiego. Jak dodaje rozmówca, nie jest to jedynie konflikt na poziomie politycznym, jak choćby w przypadku sporu z TSUE i Komisją Europejską o Izbę Dyscyplinarną, ale przede wszystkim społeczny. Konsekwencje żądań czeskich władz mogą być dewastujące dla milionów polskich obywateli. Chodzi nie tylko o tysiące miejsc pracy, ale o bezpieczeństwo energetyczne i potężną gałąź przemysłu. W sprawie decyzji TSUE nakładającej na Polskę ogromne kary, 500 000 euro za każdy dzień funkcjonowania kopalni i elektrowni Turów, głos zabrał we wtorek premier Morawiecki. Reakcja szefa rządu była stanowcza, ale jak wynika z naszych rozmów, taktycznie przemyślana. Nasze relacje z Czechami uległy znacznemu pogorszeniu. Na pewno sprawy Turowa tak nie zostawimy, zapowiedział Morawiecki. Ostre słowa miały mocno wybrzmieć i szybko dotrzeć do strony czeskiej, ale także do TSUE. Przyznają nasi rozmówcy zbliżeni do szefa rządu. Jeśli nie rozwiążemy tego problemu, a trzeba podkreślić, że partnerzy z Czech stosują wobec nas nieczyste zagrania, to nie mamy o czym rozmawiać, mówi nam nasze źródło z obozu władzy. Najważniejszym tematem w tych konkretnych relacjach są kwestie związane z Turowem. W związku z tym w zakresie spraw polsko-czeskich skupiamy się przede wszystkim na tych działaniach. No, Czechy wykorzystują to w taki sposób, w jaki nasz rząd potraktował. No i Czechy teraz wykorzystują to, w jaki sposób nasz rząd potraktował ich rok temu. Nasz rząd dał im naładowaną broń wręcz i teraz się dziwi, że jesteśmy pod ostrzałem. Już od 2019 roku Czechy wyrażały stanowczy sprzeciw przeciwko kopalni. Chodziło o to, że woda, która jest wydobywana w Czechach i dostarczana do pobliskich miejscowości, miała spływać do kopalni i tym samym ograniczać do niej dostęp. W związku z tym Czechy występowały o to, żeby w ogóle nie przedłużać koncesji kopalni na wydobycie węgla. Z oczywistych powodów polska strona na to nie poszła. W związku z czym Czechy poza ewentualnymi odszkodowaniami domagają się
wybudowania systemu uszczelniającego dla wód gruntowych, a także wybudowania wału ochronnego w miejscowości Uchelna, która położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie granicy kopalni. Strona czeska domaga się także prowadzenia pomiarów hałasu i wpływu kopalni na zanieczyszczenie powietrza pyłami. Jednym z postulatów jest zapewnienie dla czeskich gmin zaopatrzenia w wodę pitną w przypadku, gdyby działalność kopalni spowodowała stratę wód podziemnych. Tylko że nasz rząd też na to nie poszedł. Krótko mówiąc, wszystko jak leci zlekceważyliśmy. No i nic dziwnego, że Czechy teraz to wykorzystują. Nie mamy dzisiaj za dużo przyjaciół w Unii Europejskiej i cała wspólnota, korzystając z wszelkich narzędzi, naciska na nas. Czechy, znając naszą pozycję, poszły więc do TSUE i zrobiły z tego sprawę polityczną. Nic dziwnego, że zwycięstwo mieli w kieszeni. I teraz już nie chodzi o to, żebyśmy im coś oddawali, coś rekompensowali. Dzisiaj chodzi o to, żebyśmy zapłacili za to politycznie. Tak samo jak wiele osób się zastanawia, czy przypadkiem niedziele niehandlowe nie są sprawą teraz polityczną dla naszego rządu. W końcu po co oni zostawili tak oczywiste furtki dla dużych sieci? Zresztą najpierw posłuchajcie sami, co znowu słychać o niedzielach handlowych. Myślę sobie, że jeśli nie chcą pracować, to nie muszą. Zwykli ludzie pracują. Sprzedawcy, galerii i tak dalej, to dlaczego urzędy nie pracują? Kolejne sieci ogłosiły, że ich sklepy będą czynne w niedziele niehandlowe, ale na jak długo? Auchan poinformował w komunikacie prasowym, że ich placówki będą otwarte w niedziele niehandlowe. Tym samym francuska sieć sklepów poszerzy swoją ofertę o usługi pocztowe. Jeszcze nie wiadomo, z jaką firmą będzie współpracować oraz mieszkańcy, jakich miast będą mogli zrobić zakupy w tych sklepach, ale jak zapewniono w komunikacie, decyzja była podyktowana tym, że dla klientów ważne są względy pragmatyczne, takie jak szeroka oferta produktów i usług dostępnych pod jednym dachem. Podobny plan w życie chce wcielić Aldi. Jak donosi Business Insider, oficjalnych komunikatów jeszcze brak, ale sieć sklepów miała zapowiedzieć pracownikom, że od października mogą pojawić się pracujące niedziele. Tym samym obie sieci dołączą do sklepów, które zdecydowały się również skorzystać z furtki i otworzyć się w niedziele niehandlowe. W samym 2021 roku status placówek pocztowych otrzymało 6 tysięcy sklepów. To o 300% więcej niż w 2020 roku. Ostatnią siecią, która nie ogłosiła obejścia ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta, jest Netto. Sejm przegłosował ustawę, która umożliwia otwarcie w niedzielę niehandlową sklepu, który jednocześnie świadczy usługi pocztowe. Warunkiem jest udowodnienie, że 50% przychodów placówki pochodzi z działalności pocztowej. Za ustawą było 224 posłów z klubu PiS, 29 z klubu Lewicy oraz 3 z Kukiz 15. Dodatkowo poszerzono katalog osób spokrewnionych, które mogą udzielić przedsiębiorcy nieodpłatnej pomocy w sprzedaży. Poza małżonkiem, dziećmi, rodzicami, macochą i ojczymem pomóc będą mogli też rodzeństwo, wnuki i dziadkowie. Ustawa trafi do Senatu. Jeżeli w tej instancji przejdzie głosowanie pomyślnie, pozostanie jedynie podpis prezydenta. Zgodnie z przepisami legislacyjnymi ustawa wejdzie dopiero w życie w pierwszy dzień miesiąca następujący po 3 miesiącach od opublikowania jej w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że najprawdopodobniej ustawa nie zacznie obowiązywać w bieżącym roku. Ty w jakim kraju pracujesz? W Wielkiej Brytanii. Tam jak żadnego tam zakazu nie ma handlu, tylko po prostu są krótsze godziny pracy. No, dzisiaj praktycznie wszystkie duże sieci są otwarte w niedzielę, ze spożywczych oczywiście. Dalej nie zrobicie zakupów w Rossmanie czy w Empiku w niedzielę. Zastanawiające jest to, dlaczego tak długo zajęło tym wszystkim sieciom, żeby ominąć ten zakaz, bo Żabki jakimś dziwnym sposobem praktycznie od samego początku były otwarte. Koniec końców mają to naprawić i uszczelnić ten zakaz, ale zanim to wejdzie w życie, to trochę sobie poczekamy. A w tym czasie pewnie prawnicy Żabki zrobią swoje i znowu będą mogli się otworzyć w każdą niedzielę. Znając życie, znajdzie się jakaś zaraz furtka, dzięki której Żabki i tak będą otwarte. Może staną się kawiarniami. Czy czymś takim. W końcu przecież już serwują tam hot dogi i kawę, a już taką furtkę sobie zostawili dawno temu, w 2018 roku, pozycjonując się jako, uwaga, uwaga, największa sieć kawiarni w Polsce. Jeżeli jednak tak się nie stanie, to jest to bardzo jasny sygnał dla Orlenu, że ten może rozwijać swoją ofertę spożywczą. Przecież dzisiaj, jak wchodzi się na Orlen, to tam większość przestrzeni zajmują nie artykuły do samochodów, tylko spożywcze. Jednak jest jeszcze jedna duża furtka. Niestety znowu jest ona nie dla każdego, tylko dla tych, którzy mają pieniądze. Można otworzyć takie sklepy jak Żabka Store.
tam nie ma pracowników, tam się tylko wchodzi i aplikacja ściąga informacje na temat tego, co bierzecie i ściąga wam później pieniądze z rachunku. Taki trochę automat do jedzenia, tylko dużo większy. Jednak wiecie, znowu to jest rozwiązanie, które faworyzuje duże sieci, które na to stać. Ale jak wygląda perspektywa pracowników, a nie przedsiębiorców w tym zagadnieniu? Oto postanowiliśmy zapytać właśnie na naszej sondzie ulicznej, która weszła dosłownie godzinę temu na kanale Co Mówią. Tutaj macie mały fragment. W pracę można by wpisywać albo do umowy zlecenie, że na przykład nie pracuje w niedzielę. O, taka klauzula. Może tak powinno być na przykład wprowadzone do kodeksu pracy. Czy albo pracujesz, albo nie. Nie ma zakazu handlu w niedzielę? Nie. Nie ma. Dobra, dzięki, pozdrawiam. Ja wiem, w Polsce macie lepiej. A, lepiej, no właśnie, jest lepiej, no. A tutaj link do całej sondy. Koniecznie klikajcie, bo wyszła naprawdę dobra. A teraz ciekawostka dnia. Segregacja w Warszawie. Dbam o to, żeby wszystko tutaj działało. I też jak zgłosisz się do nas, to będę pierwszą osobą, którą spotkasz, z którą będziesz rozmowę i też później pokażę ci, gdzie się dalej skierować. Rozpoczął działalność hostel interwencyjny Lambda Warszawa dla osób LGBTQI+, w kryzysie bezdomności. Uruchomienie hostelu było jedną z obietnic prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra przekazała w środę, że hostel rozpoczyna działalność. Dzięki 3-letniej dotacji Miasta Stołecznego Warszawy rozpoczyna działalność hostel interwencyjny Lambda Warszawa dla osób LGBTQI+, w kryzysie bezdomności, napisała w mediach społecznościowych. Przez ostatnie miesiące organizacja zgodnie z umową remontowała i wyposażała placówkę. W maju Aldona Machnowska-Góra przekazała, że placówkę prowadzi Stowarzyszenie Lambda Warszawa. Stowarzyszenie informuje, że wszystkie osoby nieheteronormatywne, znajdujące się w bezdomności lub zagrożone bezdomnością i chcące skorzystać z oferty hostelu, proszone są o kontakt telefoniczny. Działa on od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00-21:00. Numer poświęcony jest zapisom i procedurze przyjęcia do hostelu. Miasto Stołeczne Warszawa jest miejscem otwartym dla wszystkich. Chcemy, aby każdy miał równe prawa i szanse, czuł się tu dobrze i przede wszystkim bezpiecznie. Dziś zrobiliśmy kolejny ważny krok. Rozstrzygnęliśmy konkurs na prowadzenie całodobowego punktu schronienia i wsparcia interwencyjnego dla osób LGBTQI+. Mieszkania treningowe prowadzi Stowarzyszenie Lambda Warszawa, napisała w maju zastępczyni prezydenta Warszawy. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał warszawską deklarację LGBTQI+ w lutym 2019 roku. Dokument zakłada właśnie stworzenie hostelu interwencyjnego dla osób LGBTQI+, oraz Miejskiego Mechanizmu Szybkiej Pomocy dla nich i Edukację Antydyskryminacyjną. W 2020 roku ratusz poinformował, że prezydent wycofał się natomiast z realizacji zapisu deklaracji dotyczącego Centrum Kulturowo-Społecznego dla osób LGBTQI+. Decyzja ta została podjęta z uwagi na możliwość realizacji potencjału środowiska w istniejących już w stolicy instytucjach i trudną sytuację finansową miasta. Po drugie, spokój ducha. Żadnie nie jesteśmy wyśmiewani z powodu swojej orientacji. No i spoko, teraz mamy oddzielne hostele dla osób hetero i całkowicie oddzielne dla homo. Genialne. Czy tylko mi się to kojarzy z podobnie pozytywną akcją z przeszłości? No. Drętwy suchar. Na jakiej ulicy najczęściej kradną ubrania? Na Kościuszki. No tak. Tego skwara mamy od Pan Moreno, za co serdeczny szacun i oczywiście otrzymujesz od nas złote ciuszki. A jeśli i ty chcesz dostać złotą statuetkę, to koniecznie wbijaj na nasz drugi kanał Suchary, gdzie wypuszczamy codziennie sucharki z tego kanału. Również są z napisami, więc możecie sobie nawet nie słuchać, że ja opowiadam, tylko przeczytać i tyle. Więc zachęcam was bardzo serdecznie. A na sam koniec jeszcze raz polecam wam naszą najnowszą sondę uliczną o niedzielach niehandlowych, gdzie zapytaliśmy się ludzi, czy powinny być otwarte sklepy w niedzielę. Jeśli tak, to dlaczego? Jeśli nie, to też dlaczego i na jakich zasadach? Polecam wam bardzo serdecznie. Na koniec, zamiast muzyki końcowej, będzie jeszcze fragment tej sondy. Klikajcie, tu macie linki. Linki w opisie i przypiętym komentarzu. Zapraszam raz jeszcze bardzo serdecznie. A teraz ja już się żegnam i widzimy się na kanale Co Mówią. Pamiętajcie, żeby go też zasubskrybować. Myślę sobie, że jeśli nie chcą pracować, to nie muszą. Zwykli ludzie pracują, sprzedawcy, galerii i tak dalej, to dlaczego urzędy nie pracują? Tu mam te 200 zł dniówki. No. Plus 200 zł za niedzielę.
Cześć, Rafał Kaniewski na kanale Co Mówią. Jak co piątek wchodzimy z nową sondą.